na Mikołaja każdy grzeczny dzieciak czeka, bo od prezentów się nigdy nie ucieka. I każdy liczy, że dostanie upominek. W Mikołajki nigdzie nie spotkasz smutnych minek. Każdy się cieszy, gdy Mikołaj wpada, kiedy do komina tłusty tyłek wkłada i pod choinką wyładuje prezenty. No chyba, że Mikołaj jest świernięty. Ho, 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 świernięty Mikołaj, lepiej się przed nim dokładnie schowaj. Po cichu obserwuj, jak święta ci rujnuje. Z takimi świrami się nie dyskutuje. Ho, ho, ho. Ostre przedmioty przed nim szybko poukrywaj. Zachowaj spokój, bohatera nie zgrywaj. Nie wiesz przecież, co strzeli mu do głowy i do czego zdolny jest Mikołaj wywrotowy. Rozwiesiłem. Widziałem. Wszystkie na jednym drzewie. Kto ci? Idź na oddział. Połóż się. Myśli pan, że to dobry pomysł, żeby wariat z psychiatryka roznosił ulotki o zaginięciu innego wariata z psychiatryka? To się nazywają tak zwane braki kadrowe, pewnie, ale on nie jest niebezpieczny. To mi jest bardzo grzeczny pacjentem. Ale nieskuteczny. Wie pan, my robimy wszystko w ogóle, co w naszej mocy, żeby go złapać. Lepiej zostawcie to profesjonalistom. Wie pan co, ja nie rozumiem jednej rzeczy tylko. Nie wiem jak i dlaczego, wie pan, bo w końcu miał tutaj fantastyczną opiekę medyczną. Personel go traktował w sumie jak członka rodziny, a to wszystko przecież to jego dom. A przecież każdy wie, że Mikołajki się spędza z rodziną i w domu. My tak nie do końca wiemy, czy on sobie da radę na wolności. Co ma pan na myśli? Wie pan, jest troszeczkę dziwny, wie pan. No, ma takie specyficzne zachowania, ma właściwie takie nieobliczalne, czasami nawet niebezpieczne reakcje. Jakiś przykład? Przykład pan mówi. Któregoś razu przyszła do szpitala pielęgniarka w futrze z norek. No, futro zginęło. Dopiero po miesiącu znaleźliśmy to futro, właśnie strzępy tego futra. Każda norka osobno oderwana. Każda norka miała swoje legowisko. Każda norka była karmiona, każda norka była głaskana, pieszczona. A przecież to tylko fragmenty futra. I to myśmy właśnie u niego znaleźli pod łóżkiem. Dlatego tak to wygląda. Wie pan, nieobliczalny czy niebezpieczny, dla mnie to żadna różnica. Jeżeli jest niebezpieczny, to mam pistolet w samochodzie. A jeżeli jest nieobliczalny, to przyprowadzę go żywego. Proszę się nie bać. Dzięki. Znasz ojca, praca przede wszystkim. Paulina! Paulina! Przecież obiecałeś. Gosia, przecież wiesz, że nie mogę tak sobie olać pracy. Obiecuję ci, że to spróbuję załatwić jak najszybciej, okej?
Co to za Mikołajki? Śniegu nie ma i ciebie też nie będzie. Mój telefon? Muszę odebrać. O, wujek. No cześć. No, cześć, no to ja już jadę. No ja nie mogę czekać, muszę zmykać. No dobra, no będę za 3 minuty. To się miniemy, bo ja za minutę wychodzę. No to na dobre ci to wyjdzie, bo mam ochotę skopać ci ten twój chudy tyłek. Okej, no tłumaczyłem ci, że to sytuacja podbramkowa. A opieka nad bratanicami to chyba nie jest duży problem dla ciebie. Bratanice to nie jest problem. Nie lubię tego waszego domu po prostu. O czym ty mówisz? Ile razy do was przyjadę, to tyle razy wracam połamany albo przynajmniej z jakimiś potłuczeniami. Ten wasz dom to chyba jakiś nawiedzony jest. Nie przesadzaj, tylko raz ci spuściłem drzwi od garażu na nogę. Już cię przepraszałem 100 razy. Zresztą mi też dzisiaj giry przytrzasnęły. Już nie będę parkował w garażu, to jest za duże ryzyko. Dobra, kończę, bo się nie dokuśtykam do tej pracy. Uciekam, zostawiam ci dzieci. Pa! No, uciekaj, uciekaj. No tak, zaczęło się. Cześć dziewczynki. No, co takie smutne minki? Zaraz będzie wesoło. Ubierzecie choinkę, upieczecie pierniczki. No czuję się, że będę pomagała. Ojciec dał mi szlaban. Nie pozwala mi chodzić do Karola, nie pozwala, żeby Karol przychodził do mnie. Na pewno nie będę pomagać. Idź w tej chwili i powiedz swojej siostrze. Sam sobie powiedz. Ha! Halo! Proszę otworzyć. Wujek mówi. Proszę otworzyć, ja nie mam klucza. Dziewczynki, przecież zimno jest. No super, że mnie wpuściłaś, no! Zamarzłbym tam na dworze. Bardzo dobrze, że nie ubrana, bo by się dopiero narobiło. Czemu on musiał akurat dzisiaj pojechać? Nie chciał, ale musiał pojechać, bo go wezwali do pracy. On naprawia głupie komputery. Czy to takie ważne, że nie mogłoby poczekać do jutra? Widocznie dla niektórych to jest ważne. I przestań się dąsać. Mamy masę roboty. Musimy upiec choinkę, ubrać pierni. Jezu, co ja gadam. Musimy choinkę ubrać i pierniczki upiec. I stworzyć taką atmosferę mikołajową, żeby Mikołaj chciał tutaj do nas przyjść. Ja już nie wierzę w Mikołaja. A to bardzo przykre, bo ja mam 65 lat i dalej wierzę, że jak człowiek jest dobry, to Mikołaj przyjdzie i przyniesie mu prezenty. A ja nie. Gdzie macie te choinkowe ozdoby? Uważaj, jak jedziesz, baczanie jeden!
To ty jak łazisz, Matole? Prawie przyjechałeś mi mój wór z prezentami! Wór? To ma być wór? Większy to masz wory pod oczami, pijaku. Zejdź mi z drogi, bo wezwę policję. Taki jesteś? Ty pijaku jeden! Łazi taki przebrany za Mikołaja, pijany wpada ludziom pod auta. Sam wezwę policję! Halo? Policja? Jakiś pijak przebrany za Mikołaja wpadł mi na maskę. Gdzie ja jestem? Tutaj! Czego? Wujek kazał nam ubierać choinkę. Mam w nosie to, co mówi. To się wysmarkaj, nie zamierzam ubierać sama tego zielonego habadzia. Niech on sobie sam ubiera, mnie nie będzie. A gdzie ty idziesz? Do Karola. Przecież tata dał ci szlaban. A widzisz gdzieś tutaj tatę? A wujek? Wujka zostaw mnie, spokojnie. Ej, wujku, bo wiesz, co się stało? Nie uwierzysz, ta moja koleżanka, Mariola, ona zatrzasnęła się na balkonie, wiesz? A ona mieszka z babcią. I wiesz co, ta babcia jest głucha, także ona do mnie zadzwoniła, bo nie ma kto jakby uratować. Ona wali w te drzwi, ale nikt jej nie słyszy. To ja idę i będę za godzinę, okej? Okay? To pa. Zaraz, chwileczkę. Co ty masz mnie za idiotę? Myślisz, że ja nie oglądam kabaretów? Już ja wiem, kim jest ta twoja Mariolka cała. Ojciec powiedział, że masz szlaban, to znaczy, że nigdzie nie wychodzisz. A właśnie, że idę. Nie, ja jako twój wujek mówię ci, że nigdzie nie idziesz. Masz z Gosią upiec pierniczki, ubrać choinkę i przystroić kominek. Co ty chcesz, żeby Mikołaj wchodził przez nieprzystrojony kominek? Mikołaj? Wujku, serio? Ja mam 19 lat i od co najmniej 10 nie wierzę w Mikołaja. Także takie kity to sobie wciskaj gośce, dobra? Póki jeszcze w cokolwiek wierzy. Idę, pa! Mogę na słówko? Ma pan nakaz? Pyskata jesteś. Szukam Zbiega. To nie chce pan poszukać Walka teraz. Młoda, mówię na poważnie. Ze szpitala uciekł wariat, może być niebezpieczny. Nie powinnaś szwendać się sama, szczególnie, że zaraz zapadnie zmierzch. No dobrze, ale ja mieszkam parę domów stąd. Serio trafię sama. W porządku, ale uważaj na siebie. Jak zobaczysz kogoś podejrzanego, to dzwoń na policję. Powiadomią mnie, a ja go zapuszkuję. No dobra, mogę już iść? Zmykaj. Tylko nie pyskuj więcej, bo Mikołaj do ciebie nie przyjdzie. Serio? Mikołaj nie istnieje. Hej, zapamiętaj tę twarz. Okej, do widzenia. Ta młodzież. Zimno jest. A gdzie w domu przy dzieciakach, żeby zobaczył, że ich ojciec jest święty Mikołaj? No dobra, ale musi być tak zimno. Zima jest, jak ma być. Przebieraj się, jestem za chwilę tutaj z dzieciakami. Muszę się szybko przebrać. Dobra, że sobie orzeszki. Rzesz. Kto nas odwiedził? Przecież to ojciec. Same gacie się koszulce. Nieźle wam odbija przed świętami. Idźcie lukrować pierniczki. Ty odpierniczasz. Jak ktoś mi kostium podpierniczył. Pierniczysz?
ty czemu nie ubierasz choinki? Ojciec olał, Paulina olała, to co? Ja mam być gorsza? Właśnie lepsza. Bądź lepsza, a Mikołaj to wtedy zauważy. Wujek, daj już spokój z tym Mikołajem. Mikołaja nie ma. Gosia, chodź tutaj. Wracaj natychmiast, słyszałaś? Wiem, że schowałaś się pod schodami i za chwilę tutaj wrócisz. A może nie? Mikołaj na każdą okazję. O, jest. Halo? Dzień dobry. Ja chciałbym zamówić Mikołaja dla swojej siostrzenicy. Mikołajki? Na ostatnią chwilę chyba pana renifer kopnął w głowę. No co, nie możecie nikogo podesłać tutaj? No nie, wszyscy Mikołajowie są zajęci. No, ale... Okej, okay, zróbmy tak, jak się ktoś zwolni, to podeślę go do pana. Proszę podać adres. No, super! Już podaję. A zgadnij co? Wyżarłeś nam wszystko z lodówki? Nie. Zresztą i tak tam nic nie mieliście. W ogóle nie wiem, z czego ja sobie zrobię ten swój firmowy sernik. A zresztą mniejsza o to. Słuchaj, rozmawiałem przed chwilą z panią Mikołajową i jest szansa, że Mikołaj dzisiaj nas odwiedzi. Ale musisz najpierw ubrać choinkę. Wujek, choinkę ubierałam zawsze z ojcem. Wtedy, kiedy jeszcze mama żyła. On teraz nie ma czasu na ubieranie choinki i nie ma czasu dla mnie. Ale Mikołaj, choinka... Mikołaja nie ma i nie będzie. I cokolwiek bym zrobiła, nawet gdybym grzeczna była, to i tak Mikołaj do mnie nie przyjdzie. Chodź. A będzie gdzie usiąść? Tak, zaraz to ogarnę. Nie spodziewałem się dzisiaj ciebie, mówiłaś, że masz szlaba. Starego nie ma. A bo jak nie potrafi być stanowczy. A ojciec nie będzie zły? No jak się dowie, to będzie. Ale ma inne zmartwienia na głowie. A Gośka? No, od śmierci mamy w ogóle sobie z nią nie radzi. No młoda jest, no. Potrzebuje choć jednego rodzica. No ale wujek nie zastąpi jej ojca, choć jest stara. A w ogóle wymyślił taki git, że jak się uwinie z choinką, z ozdobami, to przyjdzie do niej święty Mikołaj. Młodzi ludzie potrzebują takiej motywacji. No co to myślisz, że każdy z wiekiem 8 lat przestaje wierzyć w Mikołaja? Kurczę, smutno mi się trochę zrobiło, że tego Mikołaja dla niej nie ma. Jakby ojciec nie musiał iść do pracy, to by się przebrał. No tak? To się przebierze za Mikołaja i zrobi się wariata. Ja, serniczek pełen snów. Gdzie oni mają jakieś rękawice? Tak, tutaj nie ma. Nie wyjmę tego gorącego sernika gołymi łapami, no. Co, ja nie wyjmę? Przecież to nie może być takie gorące znowu. Dobra, chwila, prawda? No, jest tylko ciepłe. Bardzo ciepłe. A, coraz bardziej ciepłe.
Gorące! Parzy! Czemu nie włożył rękawic? Jednak kogoś znaleźli, no wspaniale! Bronisław jestem, ale znajomi mówią do mnie Bronek. No, żadne nawet jakieś tam... Co? Nic? A, rozumiem. Mikołaja robisz tylko dla dzieci. I masz na pewno dosyć, jak cię biorą za Mikołaja, wtedy nawet jak dzieci nie ma. No a przed takim starym bykiem jak ja, przecież nie będziesz się wygłupiał, prawda? Nie będziesz siebie wariata robił. Co? Nic nie powiesz? O. No dobra, no, trudno. Dobra, no ale przynajmniej wyglądasz odpowiednio. Brzuszek jak się patrzy. Broda, kostium, pięknie. No to chodźmy. Moja siostrzenica wprawdzie już jest duża, ale może da się nabrać. No, chodźmy, chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Gosia! Zobacz, kto nas odwiedził. Co to ma być? No jak to co? Mikołaj! Nie poznajesz? Popatrz, jak on ma czapę, brodę, brzuch, jakby przez cały rok nic tylko jadł i jadł. No, reniferów nigdzie nie widziałem, ale może zżarł te renifery. No. No co ty? Gosia, no, co ty, no? Gosia. Gosia, no, co się dzieje? Nie cieszysz się z Mikołaja? Przecież to przebieraniec. A co ty takie rzeczy opowiadasz, no? Gołym okiem widać, że to przebrany facet. Ale skąd? Mikołaje teraz tak wyglądają. Moda na prawdziwe brody już dawno minęła. Wiesz, ile trzeba pielęgnować taką brodę? Przecież to przebieraniec. A czemu tak mówisz? Bo prawdziwy Mikołaj nie wszedłby drzwiami, tylko kominkiem. No i co z tego? Kominek był nieprzystrojony, to wlazł drzwiami. Mikołaj zawsze wchodzi kominkiem. Czy mógłby mi święty Mikołaj powiedzieć, co robi? Nie chcę się wtrącać, ale to jest kominek na drewno, a nie na gaz. Gośka, przestań. No co, wsadził dupsko w kominek? Co mam sobie myśleć? Język. Sama mówiłaś, że Mikołaj wchodzi tylko przez kominek. Spokojnie. Może chce naprawić swój błąd. Teraz już wierzysz? Chodź, pomożemy mu. No i obracam się, a stroju nie ma. A tu żonę wyładzi z dzieciakami, a ja z gołą dupą. No, prawie gołą. To co miałem zrobić? Zaraz, zaraz. Ktoś panu... ukradł kostium Mikołaja. No tak. I wzywa pan mnie do takiej pierdoły? Kradzież to chyba przestępstwo. No, przestępstwo. Świecenie gołym tyłkiem przed dzieciakami również. To co? Mam pana aresztować? No nie.
Wie pan, myślałem, że kradzież, no to jest w końcu chyba zbrodnia, prawda? A zwłaszcza kradzież stroju Mikołaja w Mikołaju. Proszę pana, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Ja ścigam zbiega z psychiatryka. A pan mi mówisz o kradzieży kostiumu Mikołaja? No tak. Wie pan co? Umówmy się tak, że jak ktoś panu ukradnie wszystkie prezenty spod choinki, to wtedy pan mnie wezwie, a nie do takich pierdół. Pierdół, wie pan? Wiem, wiem. A pana to jest sprawa życia i śmierci. A dla mnie to są zwykłe pierdoły. A może te sprawy są powiązane? Może ten zbiegły wariat przebrał się za Mikołaja? Proszę pana, i co ja mam teraz zrobić? Mam obstawić wszystkie kominy i kominki? Nie! Nie no, nie damy rady. Ma za duże dupsko. Wujek, język. No dobra, no. Ma za duży kufer, no. Odezwał się mister zgrabnego tyłka. No. Uważaj sobie. Nie no, nie damy rady. Trzeba go nasmarować masłem, bo inaczej nie wyjdzie. Masłem? Ty chyba nie wiesz, po ile masło chodzi. A na jego dupsko to z trzy kostki pójdą. No to idź i przynieś trzy kostki, a ja spróbuję jeszcze sam z nim powalczyć. Co ci strzeliło do łba, żeby się tutaj wciskać? To ty świrnięty jakiś jesteś? Świrnięty Mikołaj, no. Dawaj, nie mam zamiaru smarować cię masłem. Na trzy, uważaj. Raz! Dwa! I trzy! No, trzy. Tyle, ile kazałeś mi przynieść. Co się stało? Drzewo się zwaliło na drogę. Wezwałem pomoc już. Kiedy będą? Powiedzieli, że jak najszybciej. Może sami byśmy przesunęli? Próbowałem już. Ani drgnie. Krzepę trzeba mieć. Krzepę! Nie, spokojnie, że to nie może być takie ciężkie. To muszę inaczej chwycić, jakoś tak. Znyk! Dlatego wezwałem pomoc. Może ci, co przyjadą, to będą mieli krzepę. Ja mięśni sobie na siłowni naderwałem. Pewnie się jeszcze nie zrósł. A. O, chyba już przestygło. Zaraz dam wam talerzyki i widelczyki. Zjecie? I zabieracie się za ubieranie choinki. Widzę, że głodny byłeś. A gdzie wy macie widelczyki do sernika? W której szufladzie? Nie, to nie! W tej szufladzie ojciec łapie myszy. Zauważyłem! Nic nie mogę tu u was znaleźć. Macie straszny bałagan w domu. Mama dbała o porządki. Odkąd zmarła, tata sobie nie za bardzo radzi. Ale ten wujek to mnie wkurza. Ciągle tylko bla, bla, bla. Przewaliłabym mu przez ten łeb za to rządzenie się u nas.
Hej, gdzie ty idziesz? Co to za syf? To ja tam zajwaniam w kuchni, a ty tylko tyle potrafisz powiedzieć? To... Bla, bla, bla. Ty naprawdę jesteś świernięty. Szuka pan kibelka? Dziękuję, już znalazłem. Wie pan, że sikanie w miejscach publicznych jest karalne? Coś panu powiem, panie... Aspirant Walczak. Aspirant? Policjant? Detektyw. Dla pijaka najgorszą bronią są jego własne nogi. I co, będzie tak leżał nieprzytomny? Przecież jak się obudzi, to wszystko doniesie ojcu. Co robić? Ale skoro już jest nieprzytomny, to i tak mam przekichane. Ojciec! Na zdrowie. Cokolwiek byśmy mu nie zrobili, nie obudzi się? Jak mogłabym się zemścić? Nie. Nie zrobię tego. Nie mogę tego zrobić wujkowi. Co? Co wy tu robicie? Ojciec, zobaczysz, jak ojciec przyjdzie, to się o wszystkim dowie! Chyba jednak to zrobię. Stary, nie będziesz się przez godzinkę. Nie mam nastroju. To przez tę wodę kolońską, tak? Trzeci rok z rzędu mówię starym, że mi ten zapach nie pasuje. Oni go cały czas mi kupują. Aha, ale że jest od rodziców, to się kroplisz tym smrodem? No prezent to prezent. No, ja nie chcę ich zranić. No to jak tak psioczysz na te prezenty, to powiedz lepiej, co ty kupiłeś rodzicom. Ojcu obcinaczkę do paznokci. Bo obgryza. No mój też, tacy są faceci. No ale mój ugryzał stóp. Okej. Okay. A co kupiłeś mamie? Obieraczkę do ziemniaków. Serio? No lubię ziemniaki. No ostatnio stara jej się popsuła, bo ojciec postanowił ją użyć do obcinania paznokci. No jednak stwierdził, że zębami będzie łatwiej. Dobra, koniec już tych gadek o rodzinie, bo mnie to dołuje. Martwisz się Gośką? No wiem, że nie powinnam, bo jest pod dobrą opieką wujka. No ale czy ona w Mikołajki powinna być sama? Ojca jak zwykle nie ma, wujek zając życie zasnął w fotelu. No czy ona w takich warunkach jest się w stanie dobrze bawić w Mikołajki? Jak już skończę zdawać wujka, to zajmiemy się choinką. Zawsze mieliśmy sztuczną, ale tata pomyślał, że przytaszczę żywą. Mówiłam mu, żeby tego nie robił. Niepotrzebnie wycina żywe drzewko, byleby je ubierać razem. A tamto mogłoby sobie spokojnie rosnąć. No, skończyłam. Podoba ci się? Nie podoba mi się to. Nie dziwię się, ja też nie byłbym zachwycony, gdyby zaraz mnie mieli odwieźć do wariatkowa. Do wariatkowa? Za parę piwek? Nie zgrywaj wariata. Wiem, że uciekłeś z wariatkowa. Z wariatkowa? Uciekłem?
Mój dom, moja żona, moje dzieci to nie wariatkowo. To, że człowiek lubi sobie trochę golnąć, nie znaczy, że jest wariatem. Dobra, ściągaj to. Jak? No niepodobny. Do kogo? Do świętego Mikołaja. Mikołaju! Czego tam szukasz? Tam ojciec trzyma same rupiecie. Nic ciekawego tu nie znajdziesz. Chcesz posadzić choinkę? Wujek to się wkurzy, jak zobaczy, że choinki nie ma. Mikołaju, dobrze by było, gdybyś przestał kopać i obrócił się. Przestań kopać i się obróć! Przestań kopać i się obróć! I gleba. Co jest? To długo nam każą tak czekać jeszcze? Spóźnię się do pracy. Olał tam pracę. Panie, ja się spóźnię do domu. Obiecałem wnukowi, że przed zmierzchem jeszcze ubierzemy razem choinkę. A powiem panu szczerze, że w tym roku mam się też przebrać za Mikołaja. Niech się mały cieszy. Na mnie wezwali do roboty, a stojąc tutaj do niej nie dojadę. No i co pan zrobisz, no? Nic pan nie zrobisz. Takie mamy teraz w Polsce służby porządkowe. Jak ich trzeba, to ich nie ma. A co tam służby porządkowe? Tu leśnika trzeba, leśnika. To ich broka, żeby pilnować, czy drzewa przy drodze są zdrowe, czy nie grożą zawaleniem się na jezdnię, tak jak tutaj teraz. Jakbym takiego leśnika teraz... Jakbym takiego leśnika... tutaj dorwał, to bym z takiego leśnika zrobił wolnie na leśnika. Ja jestem leśnikiem. Lubi pan naleśniki? Nie. Ja też nie. Są niezdrowe. A wie pan, co jest jeszcze niezdrowe? Pańskie podejście do leśników? Policja już dawno powinna tę drogę zabezpieczyć. To ich brocha. A czym oni się zajmują? Ściganiem jakichś pijaczków pewnie. Dobra, pijaczku, wypuszczam cię, ale pod jednym warunkiem. Dziękuję, kochaniutki, zrobię wszystko, co zechcesz. Co ty chcesz? Żebym bez stroju Mikołaja do domu wrócił przez zamarznę? Nie mogę pozwolić, żeby dzieciaki widziały cię w tym kostiumie. Pijany Mikołaj? To by im popsuło Mikołajki, konfiskuję. A jak się nie zgodzę? Nie wygląda to za dobrze. Wujek nieprzytomny. Choinki nie ma. Miałam ubierać choinkę, ale ją wyniosłeś. Po co mi to dajesz? Co ja mam ubierać tymi ozdobami? No i pięknie. Nie wiedziałam, że z wujka będzie taka śliczna choinka. Lampki. Thank you.
Mam tylko nadzieję, że prąd nigdzie nie przebija. Może jednak bez lampek? Ale jednak mi tu czegoś brakuje. Prezenty! Pod każdą normalną choinką muszą być prezenty. Tylko skąd my weźmiemy prezenty? A ten znowu poszedł? Hej, gdzie ty idziesz? No i się dowiedziałam. Skąd ja teraz wezmę kostium Mikołaja, żeby dzieciakom te prezenty wręczyć? Nie wiem, kupiłam ostatni, to by ci zapodziałeś. No, dobijaj mnie jeszcze. No i przepraszam. Nie przejmuj się tak tym kostiumem Mikołaja. Prezenty są najważniejsze, a nie tam Mikołaj. A w tym roku mamy cudowne prezenty. Myślisz? No. Nie liczy się Mikołaj, tylko liczą się prezenty. Dobra, nie ma na co czekać. Wyciągaj te prezenty. Nie ma. Wiem, że kostiumu Mikołaja nie ma. Prezentów nie ma. Jak to nie ma? Nie ma. Przestań się mazać! Jaki ty przekładajesz dzieciom? Nie wiem, skąd ty wziąłeś, ale jesteś genialny. Chyba powoli zaczynam wierzyć, że jesteś prawdziwy. Dobra, wuja. Ty sobie oglądaj telewizor, a my z Mikołajem upieczemy pierniczki. To jak? Jemy i zbieramy się do Igora? Nie idę. Co? No muszę wracać do domu, idziesz ze mną? No ale mieliśmy iść do Igora, no. No przecież już mu potwierdziłem. To teraz to odkręć, bo idziemy do mnie. Ale no, jak do ciebie, no? No po co? Bo moja siostra zasługuje na prawdziwego Mikołaja i takiego dostanie. Ale jak? Co? No przebierzemy się. Nie. Za Mikołaja? Chyba żartujesz, zwariowałaś. No, zobaczysz, będziesz super wyglądał i zrobimy super niespodziankę gośćce. No ale ja nawet nie wiem, co taki Mikołaj robi. Ojejku, łazi po domu, klepie się po brzuchu i woła ho, ho, ho. Tak jak mój stary kiedyś się nażarzy ziemniaków. Mikołaj jest po to, żeby Mikołajki były cudowne i magiczne. Magicznie i cudownie to myśmy zapaskudzili kuchnię, a nawet jeszcze nie zaczęliśmy. Co to za kudły? Znowu Paulina sobie loki robiła? Zero 7 zgłoś się. Jedenaście zgłoś się. 11 zgłaszam się. Łamanie do domu i kradzież. Astrów 54. Astrów 54? Zaraz. Czy ja dzisiaj tam nie byłem? To nie jest ten... To pan, znowu. Co tym razem panu ukradli? Gadki ciotki Agatki? Prezenty. Wszystkie tutaj miałem popakowane. Tylko czekały na wręczenie. Ktoś się włamał i je podwędził. I co ja teraz zrobię? Dzieciaki są załamane. Widzę. Czyli mówi pan, że ktoś się włamał i ukradł wszystkie prezenty. Najpierw
mikołajkowe kalesony, teraz prezenty. Wygląda na to, że ktoś urządza sobie mikołajki na ostatnią chwilę. Co pan zamierza zrobić? Proszę pana, co ja mam zrobić? Mam latać po domach i rozpakowywać prezenty i rekwirować upominki biednym dzieciakom tylko dlatego, że pan nie potrafił upilnować mikołajowych kalesonów, a teraz prezentów dla bachorów? Bachorów, wie pan? Ja ufam mojej żonie i wiem, że wychowuje swoje dzieci, a nie cudze bachory. Przestań. No, powiedz panu, że to moje dzieci czy nie? Nie drążmy. Wiecie co, ja już jestem zmęczony. Od paru godzin jeżdżę i szukam zbiega z psychiatryka. A wy mi zawracacie głowę takimi bzdetami. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Ale wie pan co? Pomogę panu, bo szkoda mi bachorów, że mają takiego ojca. Jakiego? Gołodupca. A ja nie chcę, żeby pan paradował z gołą dupą przed dzieciakami. Proszę bardzo. Kostium Mikołaja. Odnalazł go pan? A jak? Ale on wali moczem i alkoholem. A czym ma walić? Mikołajem? Dobra, ja uciekam do prawdziwej roboty, a pan wskakuj w te fatałaszki i pogoń dzieciaki trochę od komórek, zanim mózg im się totalnie zlasuje od promieniowania. I bądź pan dobrym ojcem. Ja jestem dobrym ojcem. Dla tych niewdzięcznych bachorów. Nie jestem dobrym dziadkiem. Prawie się ściemnia, a ja tutaj tkwię na tej drodze i czekam nie wiadomo na co. Wie pan co? Ma pan rację. To co pan robi? Sam nie dałem rady, ale razem na pewno nam się uda. Okej. A teraz powtarzamy informacje z ostatniej chwili. Policji nadal nie udało się ująć zbiegłego ze szpitala psychiatrycznego groźnego pacjenta. Policja podejrzewa, że może on ukrywać się na osiedlu Kwiatowym, które znajduje się najbliżej zakładu dla psychicznie i nerwowo chorych. Będziemy państwa informować na bieżąco o przebiegu poszukiwań. No dobrze, plan masz, ale gorzej z wykonaniem. No przestań, za bardzo się przejmujesz, będzie dobrze. Będzie dobrze, a niby skąd ja teraz mam wytrzasnąć strój Mikołaja? O kurczę, nie pomyślałam. No to lepiej pomyśl, bo ja nie wiem skąd mam go wytrzasnąć. Tym razem tego nie schrzań. Masz wielkie szczęście, że kostium do ciebie wrócił. Idę po dzieciaki. Tym razem tego nie schrzań. Za kogo ty mnie masz? Za idiotę, który da się dwa razy okraść? Znaczy dwa razy z tego samego, no bo prezenty też mi ukradli. Ale nie jestem taki głupi, żeby dwa razy sobie dać ukraść ten sam kostium. Dzieciaki, zobaczcie, kto w końcu do nas dotarł! Przecież to znowu ojciec. To się robi nudne. Uwierzcie mi, że nudne nie będzie, przynajmniej dla waszego tatusia. Fajnie z tą pracuję przy tych mikołajkach, bo tata nie mógł. To chociaż ty mi pomagasz. Ja wiem, że po śmierci mamy on ma bardzo dużo na głowie i nie chce rezygnować z dodatkowej pracy. Ale chciałabym, żeby chociaż raz rodzina była ważniejsza jak jego praca. Na szczęście. No i droga przejezdna, może pan jechać z rodziny. Ja przepraszam za tego leśnika. A, nie ma sprawy, dziękuję. A pan może jechać do pracy. Tak, tak, mogę.
gdzie pan jedzie? Myślałem, że pracę ma pan w tamtą stronę. Czekaj, czekaj, jeszcze tu broda. O, dawaj czapkę. Czekaj, popraw sobie. No, czekaj. Idealnie. Teraz wyglądasz jak prawdziwy Mikołaj, a nie jakiś tam przebieraniec. Na pewno, mam nadzieję, że chociaż twoja siostra uwierzy w te brednie. Mi się wydaje, że na pewno. Chodź. O, proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Super z ciebie, Mikołaj, a ze mnie super pomocnica świętego Mikołaja. Chodź, poczęstujemy wujka. Wujek, zobacz, co zrobiliśmy. Gdzie on się podział? Halo, wujek, wujek, gdzie jesteś? Zobaczę, kto to, a ty poszukaj wujka. Paula? Zobacz, kogo ci przyprowadziłam, prawdziwy Mikołaj. Ho, ho, ho! Ej, co cię dziwi? Zobacz, jaką ma brodę, czerwoną czapkę i brzuch. No dobra, brzucha nie ma, ale to prawdziwy Mikołaj, prawda? Drugi. Ale jak to drugi? Ej, wiesz co, zaczekaj tutaj, ja sprawdzę, o co jej chodzi. Nachodzisz Bogu ducha w inną rodzinkę? To ja ci pokażę. Czego? Jestem na akcji! Przepraszam, że niepokoję i pewnie... No nie chce pan tego znowu słuchać, ale znowu skradnij mi kostium. Kto mówi? No był pan u nas raz, jak skradnij mi kostium Mikołaja. Potem znowu, bo skradli prezenty, no a teraz znowu kostium. Wiem, kto dzwoni, ale po prostu nie wierzę. Nie wierzę, jak można być takim imbecylem, żeby dać się 3 razy okraść? No ja też się zastanawiam, ale chyba właśnie takim imbecylem jestem. To po co dzwonisz do mnie, imbecylu? No bo nie wiem, co mam zrobić! Skąd mam wziąć 3. kostium Mikołaja? Poproś świętego Mikołaja, żeby ci przyniósł w prezencie na przyszły rok. I nie dzwoń do mnie więcej, baranie! Rozłączył się. A dziwisz mu się? Imbecylu! Mikołajki bez Mikołaja i prezentów. Dzieciaki się załamią. Ty powiedz, one naprawdę są moje? Prosiłam cię, nie drążmy. Szczerze? Ja się sama zastanawiam, czy one są moje. Co tutaj się stało? To Mikołaj, którego przyprowadził wujek. On się bawi z wujkiem. Najpierw go umalowaliśmy, a potem przebraliśmy za choinkę. Ale wujek gdzieś zginął i Mikołaj też. Ale co ty mówisz? Gdzie jest choinka? No Mikołaj ją wyniósł i chciał poznać za domem. Ale jaki Mikołaj? Przecież Mikołaj czeka w przedsionku. To nie Mikołaj, tylko Karol. Czułam jego wodę kolońską. Do teraz kręci mnie w nosie. To o jakim ty Mikołaju mówisz? O nim! Zbieg ze szpitala psychiatrycznego w dalszym ciągu nie został schwytany. Z najnowszych informacji, które do nas docierają, wiemy, że istnieje podejrzenie, że jest przebrany za świętego Mikołaja. Okej,
Posłuchajmy teraz uważnie. Zrobimy tak. Ty szybko szukasz wujka, a ja idę sprawdzić na górę, czy ten wariat się nigdzie nie zaczaił, dobra? Udało nam się porozmawiać z mamą Zbiega. Proszę o materiał. Synku, jeżeli mnie słyszysz, wróć do szpitala. No ja wiem, że ty Mikołajki chciałeś spędzić z rodziną, ale narozrabiałeś i musisz się leczyć. Lekarze nie chcą dla ciebie źle, oni chcą ci pomóc, ale musisz pozwolić sobie pomóc. Pamiętaj, że na czas choroby szpital jest twoim domem, a lekarze są twoją rodziną. Rozumiesz? Wróć tam. Wyleczą cię i szybko cię wypiszą. A może już na święta będziemy razem. Przepraszam cię, syneczku, proszę cię, wróć do szpitala. Nie zrobisz mi krzywdy, prawda? Ho, ho, ho! Mam cię, gagatku! Szybko! Muszę tu po ciebie! Musimy cię ukryć! Na zdjęciu wyglądałeś na cięższego. Ukryć. Ja też nie mam pojęcia. Ale wiesz co? Słyszałam coś w kuchni. Może to wujek. Żegnaj. Kurczę, jeszcze nam wujek zaginął. Jak się ojciec dowie... Ojciec? O czym ojciec się dowie? Tata! Tata? Wróciłeś! Nie chciałem przegapić Mikołajek, który obiecałem spędzić z wami. A nie widziałeś gdzieś Karola po drodze? Nie widziałem, ale poczułem zapach jego wody kolońskiej w korytarzu. A gdzie jest wujek? O! Choinka jest. Ładnie to tak uciekać z psychiatryka? Kraść kostium Mikołaja, prezenty i terroryzować rodzinkę? Ale nie bój się, już cię odstawiam, gdzie twoje miejsce. O wilku mowa. Halo? Właśnie go wiozę. Kogo? No tego waszego Zbiega. No zaraz, ale on właśnie do nas wrócił. Jak wrócił, jak jeszcze go wiozę? Kogo widzicie? No po prostu wrócił do nas, bo przecież to jest jego dom. To kogo ja wiozę do diabła?
Kim ty jesteś do cholery? Świętym Mikołajem. A teraz mógłbym pan odwieźć z powrotem. No, gotowe, jeszcze tylko lampki. Nie! Ho, ho, ho! Dzieciaki jednak potrzebują Mikołaja w Mikołajki. Dzieciaki! A teraz przed wujek własny dzieciak. Co robimy? Nie zrobisz mi krzywdy, prawda? Nie! A mogłem zostać mnichem. Nie wiem, kombinuję, wygłupiam się. No dobrze, plan masz, ale gorzej z wychow... Nie, sorry. Pomyliłem się i mi się but rozwiązał. O kurczę, nie pomyślałam. No to lepiej pomyśl, bo naprawdę nie wiem, w co się przebiorę. No zabij mnie. Nie wiem, skąd wezmę strój Mikołaja. Nie wiem, skąd wezmę strój Mikołaja, nie wiem. A poczekaj, bo tam było coś... Co, powiedziałeś akcja teraz? Nie. Tak. Jezu, przepraszam. Bierz te prezenty. I wołam. Wołam. Tak. I wołam. Wołamy dzieci. Jest Mikołaj wywrotowy. To zrobi sobie wariatę w stroju Mikołaja, co? Padłeś, jakby ktoś do ciebie strzelił. Jak ktoś panu ukradnie wszystkie prezenty spod choinki, to wtedy proszę mnie wezwać, a nie do takich pierdół. Super. Przepraszam. Rozwaliłeś mnie przez ekran. Sorry. Dobrze. Stoi w miejscu, w pozycji. O, o, o.